Witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. Jak już pamiętacie, to jest pierwszy filmik, który już został właśnie opublikowany na nowym kanale. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj dołączyli i nie ominiecie żadnego naszego filmiku z ćwiczeniami dla seniorów. Kontynuujemy jeszcze ćwiczenia na podłodze, bo tak jak prosiliście, żeby można było tutaj troszkę więcej ćwiczeń porobić w różnych pozycjach, to zrobimy jeszcze dzisiaj właśnie ćwiczenia na podłodze. Tym razem sobie już połączymy. Trochę na stojąco, trochę na siedząco, trochę na leżąco na plecach, trochę na leżąco na brzuchu. Czyli taka jakby cała nasza seria. Zrobiliśmy to w częściach, teraz zrobimy to w całości. A w przyszłym tygodniu już zrobimy nową serię ćwiczeń, takich już troszeczkę bardziej zaawansowanych, na krześle z powrotem. Czemu nie? Zapraszam serdecznie na kolejne ćwiczenia. Cała seria od pozycji stojącej do pozycji leżącej. Zaczniemy sobie teraz. Zaczynamy ze stopami na szerokość bioder, sylwetka wyprostowana, unosimy wysoko ramiona, wdech do góry, wydech, staramy się rozluźnić barki i wciągnąć mięśnie brzucha, czyli przy wdechu rozciągamy tutaj kręgosłup ramiona, klatkę piersiową i przy wydechu rozluźniamy barki i wciągamy brzuch. Wdech i powoli wydech, mięśnie brzucha pracują teraz mocno, wdech do góry i wydech na dół. Może jeszcze jeden raz, wdech do góry i wydech na dół. Teraz ramiona z przodu, rozciągamy klatkę piersiową. Pamiętajcie, żeby uaktywnić mięśnie pleców, szczególnie właśnie między łopatkami, czyli staramy się te łopatki ściągnąć do siebie, wypchnąć barki do tyłu, żeby właśnie tą klatkę piersiową rozciągnąć. Wdech i powoli wydech. Jeszcze jeden raz wdech i powoli wydech. Teraz splatamy palce razem. Dłonie skierowane do przodu. Sylwetka jest w dalszym ciągu wyprostowana, ale staramy się tutaj wypychać. Właśnie, tak jakbyśmy coś odsuwali od siebie, żeby poczuć, że rozciągamy plecy, górną część pleców, ale nie z pochylenia, tylko właśnie z tego ruchu z barków do przodu i głowa skierowana na dół. Oddychamy, mięśnie brzucha przy wydechu, właśnie pamiętajcie, staramy się ściągać do środka. I teraz wdech, ramiona wysoko mogą być ugięte, jeżeli nie jesteście w stanie, nad głową i przy wydechu rozluźniamy. Potrząsamy lekko dłońmi, ramionami, rozluźniamy barki troszeczkę tutaj, żeby żadnego napięcia nie było. Zróbmy kilka takich obrotów. Najpierw do tyłu, żeby te barki tutaj trochę rozruszać, jeszcze troszkę. Teraz do przodu. Fajnie się tu czuje rozciąganie pleców przy tym ruchu do przodu. I rozluźniamy. Dobrze, teraz stopy nawet szerzej niż barki. Ściągamy mięśnie brzucha, ściągamy pośladki, bo przy skłonie w prawo nie chcemy tutaj wykonywać żadnego ruchu z bioder, czyli nie przesuwamy bioder w lewo, tu sylwetka nasza pozostaje w tym samym ułożeniu, to jest tylko ruch górnej części ciała, żeby właśnie pracować nad
naszymi mięśniami brzucha, przednie i boczne, wzmacniać tutaj odcinek lędźwiowy, pracować nad lepszą kondycją naszego kręgosłupa, wdech do góry, wydech do prawej, wdech i wydech, wdech i wydech, świetnie. Teraz druga strona, pamiętajcie, nie zaczynamy z ramieniem blisko naszej głowy, trzymajcie je w pewnej odległości. Później, kiedy te mięśnie będą bardziej porozciągane, mięśnie będą mocniejsze, te ramię będzie mogło być bliżej waszej głowy, ale właśnie kiedy zrobimy to od razu, najczęściej skinamy łokieć i wtedy tracimy tutaj tą możliwość rozciągania naszej prawej strony. Super. Ramiona wysoko nad głową i przy wydechu do przodu i na dół. Wdech do boku i do góry i wydech przód i na dół. Jeszcze jeden raz wdech i wydech. Rozluźniamy barki. Teraz ustawiamy stopy na szerokość bioder. Najpierw pokażę wam z przodu i pozostawiając ten sam dystans między waszymi nogami, przesuwacie tylko lewą nogę do tyłu, ale ona jest dalej w tej samej linii, tak jak była z przodu. Nie stawiamy jej za prawą, tylko przesuwamy bezpośrednio do tyłu. Wtedy będziemy mieć dobry środek ciężkości i będzie ta pozycja łatwiejsza do utrzymania. Obie stopy są ustawione do przodu, szczególnie właśnie ta tylna czasami ucieka, a to zmieni nam pozycję bioder. Czyli ta stopa musi być skierowana jak najbardziej do przodu, żeby biodra, wszystkie nasze stawy były skierowane w tym samym kierunku. I teraz prawe ramię z tyłu, jeżeli możemy, to staramy się złapać za lewy łokieć, żeby wypchnąć barki do tyłu. Teraz wdech, sylwetka jest wyprostowana i przy wydechu powolutku, utrzymując ciężar ciała, staramy się lekko pochylić do przodu, wyciągając kręgosłup, czyli nie zginamy kręgosłupa, nie garbimy się, tylko właśnie przy skłonie do przodu staramy się barki wypchnąć do tyłu. Ściągamy łopatki i nie schodzimy zbyt nisko, bo nie chcemy ugiąć prawego kolana. To jest sygnał, że za bardzo chcemy rozciągać nasze mięśnie nóg, szczególnie właśnie tylną część prawej i lewej nogi. I automatycznie ciało reaguje właśnie zginając przednie kolano. Czyli nie schodzimy zbyt nisko, tylko do momentu, kiedy czujemy. To będzie wasza lewa łydka i prawe mięśnie tylne uda. Wdech do góry i wydech na dół. Może jeszcze jeden raz wdech i powoli wydech. I teraz do przodu, w tej samej odległości znowu na szerokość bioder. Prawa noga do tyłu, nie za daleko, bo chcemy mieć obie stopy na podłodze płasko. Kiedy dacie za daleko, to pięta będzie uniesiona i wtedy już jest trudniej utrzymać ciężar ciała i równowagę. I teraz lewa ręka łapie z tyłu za ramię, prawe ramię. Jeśli nie, to po prostu trzymamy tą rękę z tyłu. Ta ręka z tyłu nam ułatwia właśnie kontrolę, czy odcinek lędźwiowy jest w prawidłowym ułożeniu. Kiedy będziecie czuli, że kręgosłup naciska na waszą lewą rękę, to właśnie jest sygnał, że wyginacie kręgosłup zamiast wykonać ruch z biodra. My musimy tutaj wykonać ruch z bioder, przechylić biodra do przodu. To nie tylko właśnie górna część ciała od waszego pępka, ale z bioder. Czyli nie mamy tutaj żadnego zgięcia w odcinku tutaj właśnie brzusznym, tylko z biodra. Wdech i powoli wydech. Znowu sprawdźcie, jak tam wasza tylna stopa, czy jest skierowana do przodu, czy przekręcamy ją na zewnątrz, bo wtedy ułożymy biodro inaczej i mięśnie nóg będą rozciągały się w troszeczkę innym ułożeniu niż powinno. Wdech i wydech. Super. To teraz zejdźmy sobie na prawe kolano. Noga z przodu.
takim ułożeniu, żeby tu mieć kąt 90 stopni. Ściągamy pośladek z prawej strony tej naszej tylnej nogi i unosimy ramiona. Znowu wysoko, żeby rozciągać tutaj te nasze wszystkie mięśnie górnej części ciała, żeby wyciągać ten kręgosłup tak do góry. Wdech i powoli znowu te łopatki ściągamy do tyłu. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Świetnie. Zmienimy sobie kolano. Nie będziemy na tym jednym kolanie zbyt długo, bo dopiero się przyzwyczajamy. Ściągamy teraz właśnie pośladek, znowu tylnej nogi. Wdech, ramiona wysoko, wydech, ściągamy do tyłu, za siebie, ale trzymając sylwetkę w dalszym ciągu wyprostowaną. Pamiętajcie, to nie o to chodzi. Lepiej jak te ramiona są bliżej, a sylwetka jest wyprostowana, bo wtedy właśnie prawidłowo tutaj rozciągamy górną część ciała. Może jeszcze jeden raz wdech i powoli wydech. Zejdźmy teraz na oba kolana. Dłonie z przodu na szerokość barków. Pamiętajcie, jak głowa, nie opuszczamy, mięśnie karku, szyi pracują, są mocne, uaktywnione. Nie opuszczamy brzucha, nie wyginamy kręgosłupa, tylko właśnie raczej ściągamy mięśnie brzucha, lekko pochylając lekko przechylając właśnie biodra do siebie. To jest właśnie to ułożenie, które tutaj pracuje prawidłowo nad mocnymi mięśniami odcinka lędźwiowego. I teraz w tym ustawieniu lewa dłoń trochę do przodu, na tyle, ile jesteście w stanie dosięgnąć bez zmieniania pozycji, czyli nie wychylam się do przodu, tylko przestawiam tą ręczkę troszkę bliżej. I to jest pozycja nasza wyjściowa przy wdechu. Przy wydechu staramy się opuszczać na dół. Znowu tylko do momentu, kiedy czujemy rozciąganie. To będą pośladki, tylna część pleców, no i ta wyciągnięta lewa ręka, lewe ramię. Także czujecie tutaj w barku cała lewa strona. Wdech do góry i wydech. To może będzie tylko kilka centymetrów. Nie ma znaczenia, jak pamiętacie, każdy z nas ma inne możliwości, jest mniej lub bardziej porozciągany, więc jest to tylko kwestia czasu. Pracujemy z tym, co mamy. Może jeszcze jeden raz wdech i wydech. Dobrze. Lewa wraca nad do tej pozycji pod naszym barkiem. Prawy znowu, prawe ramię znowu trochę do przodu. No tyle, ile jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć. I znowu opuszczamy na dół. Wdech i wydech dalej. Będziecie czuć pośladki. Właśnie ten odcinek lędźwiowy. I teraz cała prawa strona, ramię, bark, plecy, ta właśnie lewa część naszego boku również, prawa część na pewno naszego boku z tą wyciągniętą ręką z przodu. Wdech do góry, rozluźniamy przy wydechu na dół. Może jeszcze jeden raz wdech i powoli wydech. Świetnie. Teraz na wzmocnienie naszych mięśni brzucha i właśnie tego odcinka lędźwiowego. Tylko pamiętajcie, nie możecie opuścić tych bioder, bo wtedy mamy efekt odwrotny. Zamiast wzmacniać te mięśnie, to tutaj możemy właśnie tylko spowodować jakiś dyskomfort dzisiaj albo jutro po ćwiczeniach. Właśnie nie opuszczamy, nie wyginamy tego kręgosłupa. My musimy te biodra lekko przechylić do siebie, ściągnąć mięśnie brzucha. Tak jakbyście chcieli wypchnąć ten kręgosłup do góry, ale znowu nie całkiem wygięty, tylko bardziej w takim płaskim ułożeniu. To jest pozycja, żeby prawidłowo ćwiczyć nad mocnymi mięśniami brzucha i właśnie tego odcinka lędźwiowego. Teraz lewa noga, najpierw wyprostowana i sprawdzamy, czy z automatu przechylamy się w prawo. Czyli kiedy popatrzymy na dół, to nasze kolano już nie jest w linii
z biodrem, bo my te biodro wypychamy w prawą stronę, bo jest po prostu łatwiej utrzymać ciężar ciała. Wracamy z powrotem do naszej lewej strony. Ja Wam pokażę to z przodu, czyli kiedy, którą my tą nogę robiliśmy, prawa. Lewa noga jest wyprostowana. Kiedy mamy obydwa kolana, to są dokładnie w linii pod naszymi biodrami. Kiedy mięśnie są słabe, to kiedy poproszę Was, żebyście właśnie lewą nogę dali do tyłu, to Wasze biodro będzie wypchnięte, bo jest łatwiej utrzymać ciężar ciała. Ale my chcemy pracować nad mięśniami brzucha, to będą Wasze boczne mięśnie brzucha z lewej strony, więc to kolano musi być dalej w linii z biodrem. Wracamy do lewej. Jeżeli już czujecie, że ta pozycja jest dosyć trudna do utrzymania, to zostańcie w tej pozycji. Jeżeli jesteście w stanie trzymać to prawe biodro w linii z kolanem, to staramy się unieść naszą lewą nogę lekko, ale jak tylko zauważycie, że znowu się przechylacie w prawo, to lepiej najpierw właśnie trzymać tą pozycję i może tylko lekko unieść i opuszczać. Później ta noga będzie wyżej. Właśnie dwa błędy, które najczęściej ludzie popełniają, to jest właśnie wypchnięcie biodra tutaj w prawo, jeżeli mamy lewą nogę wyprostowaną. I teraz przy uniesieniu nogi jeszcze wykręcenie biodra w lewo, czyli unosimy lewe biodro do góry, bo chcemy tą nogę unieść wyżej, ale nie chodzi o to, żeby noga była wyżej, tylko żeby biodra, to lewe biodro było na wysokości prawego. Czyli wracamy. Nie chodzi o to, że noga ma być wysoko. Noga ma być wyprostowana, biodra mają być w ułożeniu właśnie prostopadłym do podłogi, nie prostopadłym, równoległym do podłogi, tak? Jedna płaszczyzna, druga płaszczyzna, żeby wzmacniać pośladek, mięśnie brzucha i właśnie odcinek lędźwiowy. To są dwa ważne punkty, mam nadzieję, że będziecie je pamiętać. Teraz prawa noga. Znowu sprawdzamy, jak to nam idzie w tą stronę, czy wypychamy te lewe biodro, czy dalej mamy w linii z kolanem. To możemy unieść. Jeżeli zauważymy, że przy uniesieniu jednak się przekręcamy, przechylamy w tą lewą, to zostajemy w tej pozycji. Dopiero uczymy ciało prawidłowego ułożenia, żeby pracować właśnie prawidłowo nad mięśniami brzucha i pleców. Później, albo teraz nawet ktoś z Was może już ma to opanowane, może unieść tą nogę. Pamiętajcie, nie zbyt wysoko, bo jeżeli będziecie prowadzić za wysoko, będzie to ruch z biodra, a my nie chcemy ruszać bioder. Biodra są dalej w tej samej linii, w tym samym ułożeniu. Zmieńmy sobie teraz pozycję na siedząco ze skrzyżowanymi nogami i troszkę tutaj rozluźnijmy, porozciągajmy nasze nadgarstki, dajmy ramionom troszkę odpocząć. Pamiętajcie, jeżeli nie jest to dla Was wygodna pozycja, to można użyć takich specjalnych bloków do jogi, ale to może być też właśnie złożony koc, to mogą być ze dwie poduszki, żeby troszeczkę wyżej siedzieć z tymi biodrami. I zróbmy sobie takie obroty tutaj. Obie dłonie lekko rozciągamy. No i teraz ruszamy na dół i do góry. To może być także ćwiczenie na nasz układ nerwowy, na nasz mózg, kiedy właśnie jedna strona wykonuje przeciwny ruch do lewej, czy prawa do lewej, czy lewa do prawej. I znowu troszkę tutaj potrząsamy, rozluźniamy. Mamy prawą nogę z przodu, więc unosimy prawe ramię. I wykonujemy skłon do naszej lewej strony. Wdech, sylwetka jest wyprostowana. I wydech, skłon do naszej lewej z, pamiętacie, z ugiętym łokciem i z rozluźnionym ramieniem. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Super. Teraz nasze prawe ramię. Tutaj wykonujemy skręty.
w obydwu kierunkach. Przy wdechu do naszej prawej, przy wydechu do naszej lewej. Sprawdzamy, jaki tu jest zakres ruchu, jak tam nasz kręgosłup, jak tam nasz odcinek lędźwiowy, jak bardzo te mięśnie bioder, tutaj jest nóg wewnętrzne, są porozciągane. Jak to wygląda? Czy to jest taki mały zakres ruchu, czy to już jest prawie 180 stopni, porównując, gdzie jest do lewej i gdzie jest do prawej. I rozluźniamy znowu. Dobrze, zmieńmy nogę, czyli lewa z przodu. Unosimy lewe ramię, znowu nie trzymamy blisko głowy. Wdech i przy wydechu znowu sprawdzamy, jak tam nasze stawy, łokieć i prawy bark. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz. Rozluźniamy. Pamiętajcie, liczba powtórzeń zależy tylko i wyłącznie od Was. To już jest bardzo indywidualna sprawa. Także proszę się nie przejmować, jeśli może zrobić tylko dwa powtórzenia dzisiaj. No to tylko dwa. Jak będziecie kontynuować te ćwiczenia ze mną, to będzie tych powtórzeń można zrobić dużo więcej. Wszystko chodzi o to, czy mięśnie są na tyle silne, na tyle porozciągane, żeby robić więcej powtórzeń. Ale nie skupiamy się na tym, żeby na siłę zrobić tyle, ile ja tutaj Wam na filmiku pokazuję, tylko tyle, na ile czujecie, że jesteście w stanie kontrolować mięśniami. Kiedy ramię już jest bardzo ciężkie, ledwo tą rękę utrzymujemy, no to już jest sygnał, że już na dzisiaj tego ćwiczenia wystarczy. Także można sobie zrobić przerwę, poczekać, aż zmienimy stronę, albo poczekać, aż zrobimy następne ćwiczenie. Pamiętajcie, tu nie ma żadnej presji, że trzeba zrobić od pierwszej do ostatniej minuty ze mną. Szczególnie jeżeli to jest Wasz na przykład pierwszy, czy któryś z tam pierwszych filmików ze mną. Dobrze, to teraz połóżmy się na brzuchu. Najpierw na czworaka, teraz przedramiona, nogi do tyłu. Ściągamy pośladki, bo chcemy tu wzmocnić i chcemy tutaj wzmocnić mięśnie pośladków, żeby lędźwie były tutaj w dobrym ułożeniu. I teraz ramiona przed sobą, dłonie razem. Możemy oprzeć brodę, możemy oprzeć nasze czoło, czyli staramy się rozluźniać górną część ciała. Mięśnie pośladku muszą być cały czas napięte. I przy wdechu unosimy lewą nogę. Znowu tylko noga wyprostowana, nie z biodra. Biodra dociskamy do podłogi. Przy wydechu nogę opuszczamy. Teraz prawa noga. Wdech do góry, wydech na dół i tak na przemian. Lewa, prawa. Powoli tutaj wzmacniamy właśnie tylną część naszych nóg, pośladki i ten odcinek lędźwiowy, nad którym trzeba naprawdę pracować, żeby nie mieć żadnych bóli, żeby te mięśnie się nie zesztywniały, tylko żeby właśnie takie ciało było elastyczne i silne, mocne. No pamiętajcie, jak będziecie czuć cokolwiek w Waszym odcinku lędźwiowym w plecach, to jest czas na zrobienie przerwy. Jeśli ktoś jest jeszcze ze mną, to możemy zrobić jeszcze raz powtórzenie na lewą i prawą nogę. Wdech do góry, wydech na dół, wdech do góry, wydech na dół. Kołyszemy biodrami lekko, żeby tu rozluźnić te mięśnie teraz. I przedramiona znowu przed sobą. Wciskamy łokcie i kolana do podłogi, żeby unieść biodra. To jest właśnie ta bezpieczna dla nas pozycja i sposób zmiany ułożenia ciała. I wracamy tutaj do pozycji dziecka. To może być znowu z piętami do góry. Kiedy trzymamy biodra wyżej, łokcie na podłodze, albo jeśli ktoś z Was jest bardziej rozciągnięty, to te ramiona mogą być całkowicie wyprostowane. Ale znowu, jeżeli to czujecie, że to rozciąganie jest za mocne, to ugiąć łokcie i przedramiona na podłodze. Pilnujemy po ułożeniu głowy. Pamiętajcie, nie
ciągniemy głowę do podłogi, pracują mięśnie szyi, pracują mięśnie karku. Tak. Głowa jest dalej w linii z kręgosłupem, tak jak to jest w pozycji stojącej. Czujemy rozciąganie górnej części ciała. Bardzo dobre ćwiczenie, jeżeli ktoś ma takie zaokrąglone plecy, ma tendencję do garbienia się, to ćwiczenie bardzo dobrze koryguje właśnie takie nieprawidłowości postawy. No i teraz wracamy do pozycji na czworaka, żeby zmienić teraz pozycję na leżenie na plecach. Znowu pamiętajcie, bezpieczny sposób, czyli stopy na podłodze, ramiona blisko siebie. Schodzimy najpierw na przedramiona, teraz nogi do siebie i powolutku kręgosłup, kręg po kręgu, powolutku opuszczamy na podłogę. Teraz skrzyżowane nogi, blisko klatki piersiowej, to znowu zależy jak te mięśnie pleców, pośladków, jeśli są mocno ściągnięte, to ten kolana będą bardziej skierowane do góry, więc tylko wtedy ręce na kolanach. Jeżeli tu mamy większą możliwość ruchu, mięśnie są bardziej porozciągane, to zamiast rąk możemy sobie tutaj zapleć ramiona i można pozostać bez ruchu albo tak kołysać się na boki, w zależności jak właśnie czujecie te rozciąganie w dolnej części pleców i pośladki. To jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie na rozciąganie tej tylnej, dolnej części ciała. Górna natomiast powinna być rozluźniona, czyli tutaj ramiona, barki, szyja, kark rozluźnione najbardziej jak się da, nie mamy tu żadnego napięcia, teraz ta część ciała nie pracuje, więc dajmy im chwilę odpoczynku. Wróćmy do pozycji wyjściowej. Ustawmy sobie stopę na szerokość bioder, płasko, obie stopy skierowane w tym samym kierunku. Ramiona wzdłuż ciała, dosyć blisko ciała. I teraz ściągamy pośladki i staramy się unieść biodra, ale nie całkiem wysoko z klatką piersiową, tylko sam dolny odcinek kręgosłupa, czyli górna część pleców dalej jest na podłodze. Nie chodzi nam o takie uniesienie, tylko tą dolną część ciała, żeby wzmacniać właśnie tylną część uda, pośladki i odcinek lędźwiowy. W tym samym czasie tu wzmacniamy mięśnie nóg z przodu, rozciągamy tutaj takie bardzo często poprzykurczane mięśnie właśnie z przodu uda, odpowiedzialne za zginanie bioder, bo siedzimy dużo, więc one są najczęściej bardzo poprzykurczane. Ale pamiętajcie, niezbyt wysoko, ta górna część pleców, łopatki są dalej na podłodze. Najważniejsze, żebyście próbowali pracować tymi pośladkami, żeby te mięśnie ściągnąć, żeby poczuć, że macie nad nimi kontrolę. Im większa kontrola, to znaczy, że mięśnie są mocniejsze i właśnie tutaj działa to prewencyjnie na wasze plecy, na wasze lędźwie. Zapobiega jakimkolwiek bólom. Wtedy macie biodra w prawidłowym ułożeniu i nie ma bólów w plecach czy w lędźwiach. Może jeszcze jeden raz. Wdech do góry, wydech na dół. Teraz stopy razem i próbujemy dociągać prawą nogę do siebie. Wdech i powoli wydech. Teraz przy opuszczaniu tej nogi zwróćcie uwagę, czy wykonujecie jakikolwiek ruch z bioder, czy przechylacie te biodra, czy tu wyginacie ten kręgosłup. Robi się tutaj taka przestrzeń między podłogą a plecami, czy właśnie tak jak chcemy, tu się nic nie zmienia. Jeżeli czujesz, że pracujesz tymi biodrami, wyginasz kręgosłup, czyli dajemy obciążenie na nasze lędźwie, które chcemy wzmocnić, to nie opuszczaj tej nogi na podłodze, tylko trzymaj ją, tą stopę wyżej. Mięśnie są jeszcze dosyć słabe, więc stopa musi być nad podłogą. Jeżeli ktoś już ma te mięśnie mocne, nie ma problemu, czuję, że tu bardzo prosto mogę, bardzo łatwo trzymam plecy płasko na podłodze, kiedy tą stopę
stopą dotykam podłogi, to znaczy, że mięśnie są mocne i możecie kontynuować tę opcję. A jeśli nie, to na razie stopa jest wyżej, nie opuszczamy jej na podłogę. Ona z czasem będzie niżej, ale musimy najpierw wzmocnić mięśnie brzucha. To jest bardzo ważne. Teraz lewa noga, znowu staramy się nie poruszać biodrami. Dociskamy plecy do podłogi, dolną część pleców, nasze lędźwie są w tym samym ułożeniu, biodra również, czy ta noga jest właśnie blisko, czy trochę ją przesuwamy na zewnątrz. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Dobrze, to teraz stopy szerzej niż biodra i będziemy tutaj tak kołysać nogami, biodrami, ale górna część ciała dalej w pozycji nieruchomej. Odpoczywa. Kark, szyja odpoczywają teraz, a my tutaj rozciągamy znowu dolną część ciała. Nie chodzi o to, żeby obydwa kolana były na podłodze, nie ciągniemy ich na siłę, to jest tylko ruch w lewo i w prawo. Nie skupiajcie się, że trzeba to te oba kolana ciągnąć do podłogi, bo gdy będziecie chcieli na siłę ciągnąć, to będziecie zmieniać ułożenie górnej części ciała, będziecie unosić górną część pleców. Także skupiamy się na tym, że górna część ciała jest w tej samej pozycji, a ruch jest tylko właśnie do momentu, kiedy jesteśmy w stanie go łatwo wykonać bez unoszenia przeciwnego barku. Czyli jeżeli obie kolana w lewo, to prawy bark bez żadnego wysiłku w dalszym ciągu jest na podłodze, kiedy w prawo, to właśnie przeciwny lewy bark też jest cały czas na podłodze. Każda zmiana ułożenia ciała powoduje, że nie pracujemy już tymi mięśniami, które właśnie chcieliśmy uaktywnić. Chcieliśmy je porozciągać albo wzmocnić. I teraz obie stopy, nogi na podłodze. Zrobimy sobie takie rozciąganie całego ciała, czyli ramiona wysoko nad głową. Wyciągamy wysoko, jak najdalej się da. Rozciągamy nogi, wszystkie mięśnie. I teraz powolutku rozluźniamy, czyli potrząsamy tutaj całym ciałem. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Dobrze, to teraz stopy obydwie na podłodze. Przekręcamy się na jeden bok. Wszystko jedno, prawy, lewy, który tam mam pierwszy, wygodniej. I tą rękę, którą mamy z przodu, używamy sobie właśnie do podporu, żeby z pozycji leżącej usiąść. I tak jak pamiętacie, to już mówiłam w wcześniejszych filmikach, próbujcie pamiętać, żeby użyć ten sposób właśnie zmiany pozycji ciała, szczególnie rano, kiedy się obudzicie, żeby nie wstawać od razu z pozycji na plecach. Jeżeli ktoś śpi płasko na plecach, to od razu usiąść, tylko właśnie najpierw się przekręcić, zostać w tej pozycji kilka oddechów i dopiero wtedy usiąść i wstać. Dbajmy o ten nasz kręgosłup, dbajmy o te nasze mięśnie. I wysoko ramiona, wysoko nad głową, powolutku opuszczamy na pół. I jeszcze raz wdech. I powoli wydech. Rozluźniamy barki. Parę razy je unosimy. Delikatnie, powolutku, kontrolowany ruch opuszczamy. I to wszystko na dzisiaj. Nasza cała seria, tak zmiksowane wszystkie ćwiczenia właśnie na podłodze. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy udział. Jak wstajemy? Czyli właśnie na jednym kolanie najlepiej. Czyli na czworaka, na jedno kolano, wszystko jedno, które. I wstajemy. Znowu wtedy bez obciążania tego naszego kręgosłupa, tego naszego odcinka lędźwiowego. Jest taki dosyć specyficzny i trzeba po prostu o niego dbać. Takie codzienne rzeczy, jak schylanie się z wyprostowanymi nogami po coś, co nam spadło, to wszystko jest bardzo duże obciążenie na wasz kręgosłup. Ja muszę aż poszukać, ile kilogramów więcej obciąża się kręgosłup przy nawet schyleniu się po cokolwiek, długopis, coś, co nic nie waży, to co dopiero jak sięgacie po zakupy, czy po coś, co jakąś
jakieś pudełko czy coś zawsze na zgiętych kolanach. Myślę, że też zrobię na ten temat filmik, tutaj Wam wyjaśnić, jak dbać o te plecy w takich codziennych czynnościach domowych. Zrobię taki specjalny filmik dla Was. I dziękuję bardzo dzisiaj za udział. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już tutaj połączyliśmy w całą taką jedną serię te wszystkie ćwiczenia. W przyszłym tygodniu zrobimy znowu serię na krześle, ale to też będą już troszeczkę takie bardziej zaawansowane ćwiczenia, no bo musimy tutaj, nie będziemy w jednym miejscu stać, tylko będziemy tutaj właśnie, rozwijamy się, jesteście coraz silniejsi, jesteście coraz bardziej porozciągani, więc będę Wam tutaj oferowała ćwiczenia troszeczkę już na wyższym poziomie, ale nie przejmujcie się, zawsze zaczniemy od tego najłatwiejszego i będę dawała opcję, jak już będziecie czuli, że jesteście w stanie tutaj zrobić coś więcej, to będzie wtedy dla Was specjalna opcja do wypróbowania. Także dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to proszę dajcie kciuki do góry. Jeżeli ktoś z Was dopiero dołączył na mój kanał i to jest Wasz pierwszy filmik, który ze mną oglądacie i podoba Wam się ten styl, to bardzo proszę kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwonek, żebyście dostawali informacje o wszystkich filmikach, które będą na tym kanale publikowane, bo robię to bardzo regularnie i tak po prostu będzie. Podjęłam taką decyzję, chcę Wam pomagać, więc właśnie jest to związane z tym, że pojawiają się te filmiki bardzo regularnie na tym kanale od tego tygodnia. Także dziękuję, jeśli macie jakieś uwagi, pytania, to bardzo proszę zostawcie poniżej tego filmiku, na wszystkie będę oczywiście odpowiadała. I to na tyle na dzisiaj, zobaczymy się za tydzień na nowych ćwiczeniach, już takich troszeczkę bardziej zaawansowanych na krześle.